Cześć wam. Tytuł filmiku jest mocny, także film też będzie mocny. To jest film dla wszystkich, którzy albo chcą kupić superba trzeciej generacji, albo chcą kupić samochód z silnikiem 2.0 TDI z grupy Waka Audi Skoda i Volkswagen, albo też mają taki samochód i chcą się dowiedzieć na co są skazani. <grytanie> Tutaj mam silnik 2.0 TDI 150 koni, to jest samochód z 2017 roku. Jeszcze Wam powiem o tym, dlaczego roszczę sobie prawa do zrobienia takiego filmiku o tym samochodzie i o silniku. Po pierwsze, to dlatego, że ja jestem jego właścicielem i zrobiłem nim już ponad 100 tysięcy kilometrów. Po drugie, to dlatego, że na co dzień robię inspekcje przedzakupowe i sprawdziłem już takich superbów, naprawdę mnóstwo, też naprawiałem takie superby czasem, bo też się tym zajmuję. A po trzecie, bo zebrałem wasze opinie, wasze komentarze pod moimi filmikami na YouTubie i na TikToku. Na TikToku ostatni filmik o Superbie zebrał aż 400 tysięcy wyświetleń i wypowiadali się tam też mechanicy, także zebrałem to wszystko. I taką fajną pigułę wam dzisiaj z merytoryczną sprzedam. Lecimy! Żeby było konstruktywnie, metodycznie i merytorycznie to zaczniemy sobie od lewej do prawej strony i potem omówimy sobie samochód. Na początku znany problem dla użytkowników wagów, czyli midsilikat. Ten kto zna ten problem to też niech posłucha, bo mam jedną fajną ciekawostkę. Dobra, to tak go szybko omówię. Jeżeli macie napis Silicat na swoim zbiorniczku płynu chłodzącego, no to w środku tutaj jak odkręcicie to znajduje się taka torebeczka i tą torebeczkę no fajnie by było wywalić, dlatego że ta torebeczka ma w środku takie granulki. Ona się potrafi po prostu roz, rozłożyć, rozpuścić, nie wiem czy, czy sparcieć, nie wiem jak to powiedzieć. I wtedy te granulki wszystkie pójdą wam do układu chłodzenia, pójdą wam do nagrzewnicy i ta nagrzewnica się zepsuje. Po co są te kuleczki w tym woreczku? A one są po to, że to jest krzemian i chroni wam elementy aluminiowe układu chłodzenia. Same płyny, sam płyn G13, czy, czy tam te nowe, zawierają też krzemian w sobie, ale one po latach, się, po latach się ten krzemian degraduje. Co jest ciekawostką, nie wiem, czy wiecie o tym, że WAG zrobił taki inny trochę ten woreczek. Właściwie to nie woreczek, a taki nabój krzemiankowy i podam wam numer tego naboju, numer ASO tego naboju w opisie. I można go wtedy tutaj. Wsadzić i będzie git. Jak go nie wsadzicie, to też będzie git, tylko pamiętajcie o tym, żeby wymienić ten płyn chłodniczy raz na 3 lata mniej więcej. A no, jeszcze nie powiedziałem jednej ważnej rzeczy a propos wyciągania tego, tego silikatu. To jeżeli będziecie mieli zbiorniczek, tutaj pod spodem gdzieś jest numer, i jeżeli ten numer kończy się na G. To fajnie możecie go wyjąć, bo on tam tutaj będzie łatwo dostępny i można go jakąś tam taką pensetą długą czy szczypcami wyciągnąć. Jeżeli to będzie zbiorniczek kończący się literą fabryczną T, to wtedy on będzie umieszczony tutaj pomiędzy ściankami i go raczej nie wyjmiecie i trzeba będzie sobie wymienić ten zbiorniczek. Jeżeli to będzie literka M, a to po prostu nie będziecie mieli tutaj tego silikatu i to jest zbiorniczek bez silikatu. No, to tyle na, to, na temat tego silikatu całego. Jedziemy dalej. Jeszcze zboczę z trochę z kursu, bo chciałem powiedzieć o czujniku jakości powietrza, który tutaj się znajduje w potrzebie. Łatwo się do niego dostaje, bo tylko to zdejmujemy i po schodzi. Też częsty problem. Wyskakuje błąd. Znaczy na desce nie będziecie widzieli tego błędu, tylko w komputerze. I objawia się on tak, że na przykład parują nam szyby w samochodzie albo też. Czujemy, że raz na przykład dobrze nam grzeje samochód, raz nam źle grzeje, coś jest z tym nie tak. No to wtedy trzeba wymienić ten czujnik. Można też go przeczyścić, nie da się go rozkręcać i czyścić. Można po prostu tam prze, przeczyścić styki. Może będzie działał. One są dosyć drogie, tam ze 400 zł kosztują. Niektórzy kupują to na AliExpress, jest tanio, ale, ale no różnie to się może skończyć z tymi zakupami na AliExpress, że w sensie się akurat z tym czujnikiem. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy filtr paliwa. Dosyć prosta wymiana. Nic się akurat tutaj z tym nie dzieje. No i przechodzimy do rozrządu. Oj. Nie wiem, chyba muszę coś zjeść mhm. się, napić przed tym wyspać, bo naprawdę temat rozrządu to tutaj można by napisać doktorat i habilitację w tym samochodzie. A zacznę od tego, że. Jeżeli wymieniacie sobie rozrząd, to zainwestujcie albo w Ine, albo w Continentala, bo podobno z SKF-ami trochę było problemów tam z ułożyskami. Te rozrządy ogólnie wytrzymują bardzo długo, bo mają paski tam wzmacniane kewlarem, ale najsłabszym elementem w nich jest pompa wody. W początkowych rocznikach montowano pompę wody, o tam, montowano pompę wody Bera. I ona była wadliwa. On były problemy, nawet po kilkudziesięciu tysiącach kilometrów potrafiła się rozszczelnić. Natomiast potem zmieniono tą pompę na male i z nią już nie było problemów. Ale powiem Wam, że to jest, to jest taki temat, że, że ludzie i w nowych tych superbach mają problemy z pompą wody I, i, i w starych. Jak nie z rozszczelnieniami teraz, to, to z taką przesłoną. Tam jest taka elektryczna przesłona. I właśnie, i niektórzy też kupują tą pompę wody bez tej elektrycznej przesłony, bo są takie zamienniki. Może znajdę numer, to Wam dam w opisie. Wymienia się wtedy, tylko zmienia się tam solenoid tyczkę i, i zakłada się taką pompę, i ona nie ma tej elektrycznej przesłony, która się może zaciąć. Jeśli wymieniacie rozrząd, to pomyślcie też o wymianie paska pompy oleju. On wytrzymuje długo, ale no, jeżeli o nim zapomniecie, to kiedyś specjalnie trzeba będzie rozrząd ściągać, żeby, żeby go wymienić, także zróbcie to przy okazji wymiany rozrządu i zróbcie też uszczelniać wału z obudową. U mnie na przykład na tym rozrządzie jest przejechane 70 tysięcy kilometrów, czy tak 70 tysięcy kilometrów? Nie, 80 już niedługo tam będę się zbierał do wymiany i on już puszcza to uszczelnienie wału już puszcza już się stamtąd sączy że to kolejna rzecz do wymiany. I kolejna rzecz odnośnie rozrządu: obudowa, rozrządu też ludzie narzekają na, na przecieki i na czujnik zmiennych faz rozrządów, tak zwany czujnik fazatora. Czasem, jak samochód tak długo kręci albo tam temperatura gazów wylotowych jest większa niż 700 stopni, to jest do wymiany ten czujnik fazatora. Tam one były wadliwe i poprawione numery części Wam wrzucę też. Opisiem. Dobra, o rozrządzie to prawie wszystko. A oprócz tego, że tam jest jeszcze termostat z obudową, i to też zdarzało się, że się rozszczelniał i ubywało płynu chłodniczego. Także to też na to zwróćcie uwagę. Znaczy, no nie zwrócicie, no po prostu jak się zepsuje, to trzeba będzie wymienić. Tutaj mamy pompę wysokiego ciśnienia paliwa i przewód wysokiego ciśnienia paliwa, który sobie idzie tutaj do listwy tryskowej. Zobaczcie, jaki skorodowany taką mam poradę wskazówkę, ten przewód tutaj taki, który ma nie wiem 30 cm może czy tam ileś kosztuje 280 zł można taki dogiąć w sklepie rolniczym albo jakimś bud no, budowlanym to może nie, ale rolniczym za 10 zł muszę nad tym pomyśleć, no bo zobaczcie co tutaj się stało, nie wiem z jakiego powodu w ogóle Tutaj mamy układ dolotowy, a tu mamy moją ulubioną część, czyli wodny interkuler powietrza warty 2500 zł. Bardzo częsta przyczyna ubywania płynu chłodniczego, nie tylko w tym silniku, ale też w 1.6 TDI, w 3.0 TDI, ogólnie w, całym, w całej grupie wag. O tym zrobiłem filmik, jest na YouTubie, jest na TikToku, obejrzał go 400 tysięcy osób. Stąd możecie wiedzieć, jak duża skala jest tego problemu. I zobaczcie, ile tam jest komentarzy. I wszyscy piszą, że u mnie też ubywa, u mnie też ubywało i tak dalej. To jest główna to jest główny winowajca często, albo, albo y, tam, tam z tyłu jest obudowa gr która też się rozczelnia, to są główni winowajcy, no i pompowody. Takich trzech głównych, co bym mógł wskazać. A teraz, a w tym filmiku, do którego Was zapraszam. Na YouTubie znajdziecie tam fajną całą diagnostykę ścieżkę jak sprawdzić dlaczego ubywa nam płynu tutaj w zbiorniczku płynu chodzącego. Przechodzimy sobie teraz do wtryskiwaczy. Niektóre samochody z 2.0 TDI mają Boscha wtryskiwacze i da się regenerować, inne mają chyba Denso czy Delphi. No, nieważne, które z tych i są nieregenerowalne trzeba kupować, a koszt jest drogi. Często co się tutaj dzieje, to podkładki pod wtryskami się rozczelniają i u mnie gdzieś widziałem, o ta chyba już tam nie będzie widać, ta już puszcza i trzeba podkładki pod wtryskami tutaj już wymienić. No i dalej tutaj mamy turbinę, katalizator, sondę lambda DPF-ie nagram osobny odcinek zupełnie nic się za bardzo tutaj nie dzieje. Mój samochód ma już 250 kilka tysięcy kilometrów i nadal DP żyje, bo o niego dbałem. I powiem Wam w tym filmiku też, jak o niego dobrze zadbać. Jedziemy dalej. Jak jesteśmy przy płynie od spryskiwaczy, to Wam powiem, że czujnik od niego jest umieszczony wysoko w zbiorniczku. Także jak się zaświeci Wam, że nie macie płynu od spryskiwaczy, to pojeździcie jeszcze długo. Tutaj włożę ze sobą psa, kawałek i kawałek niedźwiedzia po to, żeby mi kuny nie gryzły samochodu. Mamy kompa, bezpieczniki. Nie mam obudowy. Mm, tutaj akumulatora, bo miałem handlarz Hehe. <grybujesz> Akumulator mola do systemu start-stop. A tutaj mamy zawór N75 od sterowania łopatkami turbiny i niektórzy na forach wypisywali, że jak tutaj im drżało na podszybiu przy ruszaniu, to okazało się, że tutaj trzeba wymienić te gumki przy tym zaworze i już było OK. Zobaczcie, tutaj są takie gumki. To wpadało w rezonans i po prostu przy ruszaniu drżało. I co jeszcze? Czy tu się coś jeszcze dzieje? Chyba się tutaj nic nie dzieje. Już takiego. Dobra, będąc jeszcze przy silniku, raczej przy układzie napędowym opowiem Wam jeszcze o skrzyniach biegu w tym samochodzie. Manuale są bardzo przyjemne, trwałe, bardzo długo wytrzymują, bardzo lekko się zmieniają biegi. Tutaj jest ponad 250 tysięcy km i on jeszcze żyje. Na sprzęgle już niewiele tego życia zostało, ale jeszcze trochę pewnie pociągnie. Natomiast jeśli chodzi o automaty. To możecie albo kupić automat z suchym sprzęgłem, czyli tego DQ200. Ja nie bardzo polecam tą skrzynię. Znaczy, jeżeli ktoś kupuje auto w salonie, ma je mieć na powiedzmy 3-4 lata, 100 000 km, to proszę bardzo, o DQ200 nie mam problemów. Natomiast jeżeli ktoś kupuje już yy, o, i będzie drugim właścicielem, no to już pewnie przejmie koszty eksploatacji tego automatu DQ200 na siebie. O co chodzi z tym Deku 200? Tam sprzęgła są wywalone na zewnątrz, poza skrzynie są suche. Też się wymienia olej, tam w mechatronice i i w skrzyni niewiele wchodzi. Nie pamiętam wartości dokładnych, może wam tutaj napiszę. Ale no nie są te, to skrzynie tak trwałe jak na przykład Deku 250 czy Deku 381, gdzie wymieniamy sobie olej w całej skrzyni. Co? 50-60 tysięcy kilometrów i wtedy mamy spokój na naprawdę długo. Jak rozpoznać czy to jest skrzynia DQ200 czy to jest inna skrzynia biegów? Do 250 Nm momentu montowano DQ200, a powyżej już te inne skrzynie, chociaż nie do końca. Bo są też samochody, które mają na skraju 250 Nm momentu i mają już te, te, te skrzynie na przykład DQ381. E, takim przykładem może jest Formentor, Kupra Formentor z 1.5 TSI. Takim przykładem jest z 1.5 TSI też Tiguan. No, wrzucę wam tabelkę to sobie zobaczycie, może będzie wasz was tam samochód, zobaczycie jaką macie skrzynię, czy z jaką skrzynią chcecie kupić. Ok, to część silnikową mamy zamkniętą. To nie jest tak, że to jest zły silnik. O czym Wam jeszcze powiem na końcu? Wymieniłem Wam wprawdzie sporo takich wad, no ale gdyby był aż tak zły, no to ja bym go nie kupił i bym nie jeździł, a jeżdżę samochodem z tym silnikiem. Dobra, teraz sobie porozmawiamy ogólnie o wadach Superbika. I tak go Wam ogólnie opiszę. To tak, blacharsko-lakierniczo one mają dosyć grubą powłokę lakierniczą spód też jest, myślę, spoko zakonserwowany. Jeżeli chodzi o wygłuszenie, jest na dobrym poziomie, chociaż podobno te starsze egzemplarze miały troszeczkę lepsze wygłuszenie, a nowsze niż ten, czyli po 2020, po mają jeszcze słabsze. Podobno, bo już na przykład wygłuszenia maski nie ma. Opowiadał mi ostatnio taki pan, właściciel takiego samochodu, że wydawało mu się, że w jego starym samochodzie, starym superbie, bo zmienił starego na no, starszego na nowszego. Aby było ciszej. Także nie idzie to w dobrą stronę. Jeszcze takie wtrąconko. Następny filmik, który powstanie, będzie o wyciszeniu superba. Ja będę robił to samemu, powiem wam, ile takie wyciszenie kosztuje. Robiąc to samemu i robiąc to albo robiąc to w firmie profesjonalnej, ile waży takie wyciszenie, ile czasu zajmuje zrobienie poszczególnych elementów, np. drzwi, maski, jakich materiałów użyć, czyli jakiej grubości tych mat, tych pianek. No, i pokażę, albo nie pokażę, po prostu omówię efekt końcowy. Mam nadzieję, że będzie satysfakcjonujący. No, dobra, to tak. Zaczniemy sobie może od hamulców. Hamulce fabryczne są do bani, bo buczą, zwłaszcza tylne, i słabo hamują. Ja polecam wam taki komplecik sobie zrobić AT, tarcze, klocki Brembo, wtedy hamuje jak ta lala, albo, albo inny komplecik, ale nie fabryczny, zrezygnujcie z fabryczny. A jeszcze taka dygresyjka, zobaczcie jak mnie urządził ostatnio starszy pan to jest tą czerwoną Auris, jeśli ogląda ten mój filmik, to sprawa jest dla policji, bo są, jest nagranie z monitoringu, i są jego tablice, samochodzik i jak ładnie ucieka po uszkodzeniu mojej Skody. Dobra. Lecimy dalej. Szyba się w tym samochodzie piaskuje od samego patrzenia na nią. Także po paru latach będziecie musieli szybę wymienić, bo nic nie będzie widać pod światło. Jeszcze mam coś, pokażę kolejną wadę. O, będzie widać? No może będzie, widzicie tutaj? Taki łupież samochodowy, sypiący się stąd, z tamtego słupeczka, łupież samochodowy. Po prostu ten materiał się jakoś tak złuszcza i leci. Tutaj w środku wszystko gra, ale, ale brudny Tutaj się często zużywają te przyciski, tak jak u mnie. Piano Black to wiadomo, mm. że się rysuje, ale tak to... Ale tak to wnętrze jest przyjemne i spoko. Z tyłu jest maska misia i sporo miejsca na nogi, jak w S-klasie. Także będziecie zadowoleni. Tutaj nic się nie dzieje, to tutaj nie ma w zasadzie żadnych wad, które bym mógł omówić. Tu jest wszystko, ergonomia, czy tam wygoda podróżowania, to się naprawdę zgadza. Przechodząc znowu do VAT, mamy bagażniczek. Pokażę wam od razu jaka jest wielka paka. Jest ogromna, można tam grać w piłkę w tym bagażniku. Tutaj takie kieszonki też są ogromniaste. Ale pokażę wam co tu się dzieje pod spodem. O, a pod spodem ja sobie zrobiłem maty butylowe. Bo są takie koreczki gumowe, przez które mi się lała woda do bagażnika. Znaczy spod spodu chlapała do bagażnika. Nie wiem po co są te koreczki. Ale dałem, ale je jakoś tam zakleiłem. Plus dałem matę butelową i teraz wszystko gra. Koło zapasowe, pełnowymiarowe. Jest ok. Co tam jeszcze, co tam jeszcze. Jeśli chodzi o zawieszenie to najsłabszą... Częścią, czyli tym, co się zużywa, są łączniki, stabilizatora i tuleje wahaczy. Ale tak to tutaj mam jeszcze fabryczne zawieszenie, przy takim przebiegu, także to nie jest żadna wada. A podsumowując, superba, czy uważam, że to jest dobre auto? Uważam, że tak, ale to nie jest też auto typu stara Toyota czy Lexus, gdzie po prostu będziemy tylko zmieniali olej. Lali paliwo i jeździli, aż się blachy rozpadną. To auto wymaga uwagi, wymaga świadomej takiej eksploatacji, wymaga wiedzy tego, co się tam dzieje, i działania takiego często proaktywnego, no, wymaga też oczywiście pieniędzy, bo raz na jakiś czas naprawdę trzeba troszeczkę wsypać w niego złotówek, żeby dalej jeździł. Ale zobaczcie sobie po ogłoszeniach, że naprawdę są egzemplarze, które robią po 400 tysięcy kilometrów. Jak się o nie dba, no i jeżdżą nadal komfortowo, nie widać po nich jakiegoś tam bardzo dużego zużycia. Myślę, że ten filmik naprawdę wyczerpuje jakieś tam zagadnienia, wad, problemów mechanicznych tego samochodu, i, i będzie dla Was na pewno jakąś tam wskazówką przy zakupie. Czy przy, przy codziennej eksploatacji, jak Wam się podobało, to dajcie łapę w górę i dajcie subskrypcję. I napiszcie mi w komentarzu też, co myślicie. Czy o filmiku, czy o superbie, czy o tym silniku, czy może macie, czy użytkujecie. Możemy sobie w komentarzach popisać. Jeżeli macie jakiś problem, to też tam w komentarzu pod filmikiem piszcie. Zapraszam Was na kolejne filmiki. Będzie nie tylko o superbie, nie tylko o mechanice ale tak ogólnie o motoryzacji, o detailingu, o różnych takich tematach związanych z motoryzacją, także trzymajcie się, dareczka.